Nazywany jest geniuszem i reformatorem malarstwa, a jego dzieła niejednokrotnie wzbudzały skrajne emocje. Choć sztuka Pabla Picasso często oceniana jest przez pryzmat jego życia prywatnego i damsko-męskich relacji, założeniem wystawy jest rzucenie innego światła na twórczość artysty. Picasso Zarys Emocji to aż 116 oryginalnych dzieł, pośród których znajdują się grafiki, akwaforty i litografie. Wybór, który dokonał się na rzecz tej wystawy, dotyczy emocjonalnej strony tego artysty. Zależało mi na tym, żeby pokazać Państwu, jak niesamowitym obserwatorem rzeczywistości był Picasso i jak bardzo wrażliwym człowiekiem, no bo nie da się mieć tych dwóch cech, czyli wrażliwości na sztukę i daru obserwacji, bez ogromnej wrażliwości i emocjonalności. No tutaj Państwo mają ogromne szczęście, że posiadają taki odważny szkicownik. Zaprezentowaliśmy go po raz pierwszy dzięki zgodzie Państwa PICZ. Natomiast reszta prac jest selekcjonowana w takim uporządkowaniu chronologicznym. Wszystkie prezentowane od piątku dzieła Pabla Picasso w tyskiej Galerii Tichauer są pokazane w Polsce po raz pierwszy. Wszystkie pochodzą również z prywatnej kolekcji Damiana Picza, właściciela Opolskiej Galerii Sztuki. Łącznie w jego posiadaniu jest blisko 250 dzieł hiszpańskiego malarza. Każdy zbiór, każda praca wymaga wysiłku, wymaga wiedzy, wymaga dużej wiedzy i pracy w procesie weryfikowania tego, czy praca ta jest autentyczna, czy nie. Samo pozyskanie, już jak się znajdzie odpowiednie źródła, które gwarantują też autentyczność, jeżeli ma się dostęp do odpowiednich materiałów bibliograficznych, specjalistycznych katalogów weryfikujących autentyczność prac, jest troszkę łatwiejsza, aczkolwiek bardzo mozolna, czasochłonna, no i właśnie wymagająca naprawdę dużego nakładu siły, czasu, no i przykładania uwagi do najdrobniejszych szczegółów, które pozwolą odróżnić pracę, która jest autentyczna od reprodukcji czy kolejnych reedycji. Wystawę Picasso Zarys Emocji można w Tichauer Art Gallery w Tychach podziwiać do 6 października.